Cześć, witajcie w kolejnym ujęciu. Bierzemy się za kolejną naszą przesuwaczkę. Jest to taka to paczka. Coś tam w środku gruchocze, czyli wiemy, że jest radyjko. Co ciekawe, ta paczka troszkę leżała już razem z innymi paczkami. O czym mogę powiedzieć, świadczy, że jest zakurzona. Tak więc bez owienia w bawełnę bierzemy, otwieramy, wyciągamy etykietkę. Z tego co możemy wyczytać z etykiety, wewnątrz powinna znajdować się Unitra Ultra Lisa wersja R203. Pudełko tutaj otworzyć. Chyba tutaj. Paczka bardzo mocno pancernie tutaj spakowana. Dostać do środka. Wewnątrz powinna znajdować się Liza. Jest! Znajduje się radio Liza. Oczywiście nic więcej. Ktoś mi powie, po co kupiłem kolejną Lizę. A to dlatego, że jak pamiętacie, kiedyś wam pokazywałem na kanale, posiadam takie odbiorniki, które zostały uratowane z elektrośmieci, mianowicie coś takiego. Jest to odbiornik Liza 2, ten jest już prawie wyczyszczony, ale jeszcze nad nim pracuję, oraz drugi, który jest w stanie o wiele, wiele gorszy, więc dosłownie cały zniszczony. No i potrzebny był dawca, a że jak widzicie, udało się kiedyś trafić mi taki odbiornik. Co najważniejsze, rączka jest cała, to jest duży plus. Antenka jest cała i jeszcze można powiedzieć, że jest oryginalna na zatrzasku, takim jakim robiła Ultra. Ktoś już tu widać, że coś kombinował, podpinał, lutował przewody do pojemnika baterii. Wiemy, że na pewno radio było ogrzebane. W jednym radyjku brakuje nam przełączniczka, czyli tego plastikowego dingsa, jak to się mówi, na przełącznik, czy będzie można to wykorzystać. Słuchajcie, nie będziemy go podłączać, ale zajrzyjmy sobie do środka. Zobaczmy, czy chociaż jest jakiś w miarę kompletny ten odbiornik. Tak naprawdę będziemy starać się pozyskać maksymalnie tyle, ile się da części z tego odbiornika. Tutaj widzę, że śrubka jest skorodowana, więc pytanie, czy się uda otworzyć. Chociaż spróbujmy. Niestety tym takim nie jestem w stanie. Ten tak się nam tutaj kręci. A śrubka ani drgnie. Pytanie, czy da się to radę jakoś, jak widzicie, górę mam otwartą, przyjmie się na dole. Spróbujmy może takimi oto piętaczkami. Dopasujmy sobie dużą średnicę do śrubki. Może się uda otworzyć, o czym rozkręcić tą śrubeczkę.
Jest, śrubka puściła, moi drodzy. Ale naprawdę sama rdza. Czyli musiało tutaj, to jest akurat śrubka z góry, ale tutaj, moi drodzy, zarazem spróbuję wam pokazać. O, jest śrubeczka wyleciała. Proszę się zobaczyć, że jest cała dosłownie skorodowana, tak by po prostu coś w niej. Tu jest obiektyw, żebym złapał ostrość. O, śrubka jest po prostu cała skorodowana. Masakra dosłownie. Śrubeczka do utylizacji. Nie będziemy jej już kręcać ponownie. Nie ma sensu. Zobaczmy, w jakim stanie jest wnętrze tego zbiornika. Co byśmy mogli wykorzystać. Więc tak, moi drodzy, urwany przewód od głośniczka, jeden jest, elektronika wygląda na nieruszaną, tu mamy jakąś karteczkę, przypuszczam, że tu jest naklejony numer fabryczny. Cztery, 8, 7, 4, 9, 7. Ciekawe, ktoś tutaj to zdusił. Może ten przewód tutaj wyłączyć. O, z bolca. Mamy płytkę uwolnioną, tą część odbiornika tylnią. Fajnie, że całe jest ta ósemeczka na kondensatorze strojeniowym. Ciekawe, w jakim stanie jest potencjometr, czy szeleści. Widać, że nikt nie psikał żadnymi kontaktami czy innymi ustrojstwami przełączników, bo nie ma zacieków. Płytka jest pobrudzona, nosi ślady w sumie kalafonii, czy jak była lutowana, to kalafonia przechodziła po prostu przez otwory od elementów i zastygła po tej stronie. Układ wzmacniacza UL1482. Układ kolejny tutaj radiowy pośredniej UL1219. Klasyka. Filtr RF01. Z tego co wiem, akurat będzie chyba przydatny do naszego projektu Lidia 2023, który będziemy niebawem rozpoczynać. Mamy już prawie wszystkie elementy zebrane. Brakuje pojedynczych jakichś tam nietypowych typu filtry właśnie, które możemy właśnie pozyskać z takich dawców jak właśnie ta Liza. Widać, że gniazdko jest też całe do wyczyszczenia, bo jest po prostu brudne. Tylnia obudowa nadaje się tylko do wyrzucenia. Z tej części obudowy na pewno wykorzystamy głośniczek, wykorzystamy rączkę. Ta rączka też tutaj jest taka podrapana, tak jakby ktoś naprawdę się tutaj wyżywał na niej. Więc zobaczymy, najwyżej ją zdemontujemy, może trafi mi się jeszcze jedna liza z ładniejszą tą częścią, to po prostu wykorzystamy. I co ważne, w jednej lizie, dwójce, w tamtej właśnie, co pokazywałem, jest ułamany bolec, na którym są naciągnięte linki od skali, czyli ten bolec. Spróbujemy przeszczepić sobie tą część bolca. Na zasadzie delikatnie ją wytniemy i wkleimy na żywicę epoksydową ze wzmocnionym czpieniem w tamto radyjko w celu uratowania po prostu tego radia, tamtej obudowy. Bo tak jak już wspominałem, odbiornik Liza 2
są bardzo rzadko spotykane na rynku wtórnym. A ja w tej chwili posiadam dwa takie egzemplarze, z czego jeden ma uszkodzoną całkowicie napęd linki, plus coś, jakieś drobnostki z elektroniką, z tego co pamiętam. A druga liza, która została uratowana dosłownie, jak wspominałem, z kubła elektrośmieci, potrzebuje więcej miłości, jak to się mówi, aby to radyjko uruchomić. Ma więcej braków, czyli tak naprawdę wykorzystamy nie jedną, a prawdopodobnie dwie albo trzy lizy R203, które posłużą nam jako dawcy elementów, żeby uruchomić tamtą lizę. Ale tak jak już wspominałem kiedyś, warto mi wydać pieniądze, jedno radio rozmontować, uruchomić inne, mniej spotykane. Ok, moi drodzy, w tej paczce, małej paczusce, mieliśmy odbiornik Liza R203 z Eltry. Jako dawca, to radio zostało kupione, dojechało całe, nie było problemu z nim. Jest tak jak powinno być, czyli przełącznik, rączki, antenka, te rzeczy są całe. Ok, to ja dziękuję w tym ujęciu. Wracamy w kolejnym czy kolejnej paczce. Cześć, witajcie w kolejnym ujęciu. Bierzemy się za otwarcie kolejnej paczki. Jest to taka mała paczuszka. Bardzo fajnie, dobrze zapakowana. Tak jak prosiłem sprzedawcę, aby dobrze zabezpieczył to radio. W środku jest znowu Unitra Eltra, Ania, ale to jest niezwykła Ania. Co jest w niej tak niezwykłego, byście się zapytali? A mianowicie to, że jest to Ania model R612 wykonana w wersji na eksport. Czyli nosi inne całkowicie nazewnictwo, nadruki. Co by tu więcej wam powiedzieć? Obejrzyjcie ten unboxing i przekonacie się sami. Nawet uruchomimy to radyjko, abyście widzieli, że to radio elegancko działa. To co, biorę się za pierwsze co? Usunięcie etykiety. Ja nie lubię tych etykiet zostawiać. Nie wiem, takie zboczenie zawodowe. Ok. No to otwierajmy nasze radyjko, naszą paczkę z radyjkiem. Sprzedający na moją prośbę bardzo ładnie, mocno zabezpieczył. Super, naprawdę bardzo dziękuję za to. Jak już wspominałem, posiadam tą wersję tego radyjka, ale zobaczyłem, że pojawiła się na OLX-ie, tak więc postanowiłem od razu kupić. Będą po prostu dwa egzemplarze. W zestawie otrzymaliśmy fajnie kabelek 8, klasyczną do zasilania, mam już ich cały karton, tak więc do kolekcji. I tutaj ładnie, bardzo zapakowane, fajnie w bębelkach, super radyjko. Pozwolę sobie tego pudełka. Proszę. Pudełki na bok. Więc tak, moi drodzy, jest to Ania R612. Już widzę na dzień dobry, że każdy odbiornik z tych małych Elk już ma tutaj ułamany ten zaczask, ale to jest standard w tych odbiornikach. Trzeba to będzie po prostu dorobić ten plastik i go po prostu wtopimy delikatnie, będzie ok. Radyjko, co ciekawe, nie nosi nigdzie informacji na obudowie, że jest radyjkiem wykonanym w Polsce, w Eltrze, ale z tego co pamiętam, jak się otworzy baterię tutaj,
można było czasem zobaczyć na numerze seryjnym. Są oczywiście dwa numery seryjne. Jeden numer seryjny, który był na potrzeby sprzedaży za granicą, oraz drugi numer seryjny naszej Eltry, który jest widoczny, ale akurat napis Eltra jest Holender przyklejony drugą etykietką, drugim numerem seryjnym, tak więc wam tego nie jest w stanie pokazać, ale musicie mi w to uwierzyć, że na tym numerze był napis Eltra. I co my tu mamy? Radio nosi nazwę Nordmende Essex 1654. Radio naprawdę w bardzo dobrym stanie. Ma fabrycznie górny zakres UKF-u, jak widzicie. Naprawdę super. Cztery zakresy. Stan ogólny oceniam na 5 minus. Delikatne, jakieś tu widzę, trzy wniesienia na sitku od głośnika. Tutaj taka jakby korozja delikatna, rdza, trzeba to delikatnie przeczyść papierem i przemalować. Radyjko wyczyścimy i będzie idealne jako eksponat do kolekcji. Co by tu więcej zrobić? Podłączmy sobie to radyjko, zobaczmy, czy górny zakres działa. Posłużymy się tutaj naszą ósemką zasilającą, którą mamy przy biurku przygotowaną zawsze, jak nagrywam dla was filmy z odbiornikami. Tylko pozwólcie, że się przełączę pomiędzy portami zasilającej. Ok. Już mamy przewód pod napięciem. Możemy śmiało przewód wcisnąć do złącza. Możemy go górę puścić, żeby nie przeszkadzał. No to co, odsuńmy troszkę anteny. Mamy zakres fal UKF-u. Plus radio szumi. Już wdejmij z okien. Kolejna stacja. Płyt, między innymi o tym rozmawialiśmy razem. Silnego ramienia, ta opiekuńczość. Tak więc, moi drodzy, radio odbiera na górnym zakresie. Pytanie, jak wygląda to od strony technicznej? Czy jest to pełny zakres? Czy cały zakres 8,8 do 108
jest pokryty, trzeba by to sprawdzić, bo już zauważyłem dwie rzeczy, które no, nie powinny tutaj zaistnieć, czyli nie znalazłem dwóch skrajnych stacji. Czyli nie mogłem znaleźć radia 884 FM, które w Poznaniu jestem w stanie tutaj złapać. I na końcówce skali 107 z groszami też rozgłośnia z Poznania też i nie byłem w stanie złapać. Więc przypuszczam, że albo radio się już po tylu latach delikatnie rozstroiło, miało prawo, chyba że ktoś już też tutaj do środka zaglądał, bo widzę, że prądy żadnej niestety odbiornik nie posiada, czyli możliwe, że już była plomba zerwana. Tak więc trzeba by tutaj do niego zajrzeć i po prostu dokładnie zweryfikować na generatorze czułość tego radia, sprawdzić cały zakres, czy się pokrywa i rutynowo po prostu to radyjko wziąć i ponownie zestroić, aby odbierało wszystkie stacje na zakresie UKF-u. Przy okazji sprawdzimy sobie inne zakresy, czy działają. Też tutaj na rzecz mnie zaczęła martwić, którą usłyszałem przy głośniejszym muzyce, tak by głośniczek nie wyrabiał. Grał wyższymi częstotliwościami, nie wiem czy to będziecie w stanie usłyszeć przez te mikrofony w aparacie, ale efekt taki był, jakby brakowało dynamiki w tym głośniczku, więc pytanie, czy coś się nie dzieje z głośnikiem. Podłączymy sobie inny głośniczek do sprawdzenia, chyba że może układ wzmacniacza ma jakieś problemy, może jakiś kondensator wyciekł, trudno powiedzieć. Okaże się, jak będziemy zajmować się tym oto radyjkiem Ania w wydaniu Nordbende Essex 1654. Tak więc moi drodzy, dziękuję za ten unboxing. Widzimy się w kolejnym unboxingu już za chwilę. Pozdrawiam. Cześć, witajcie w kolejnym ujęciu unboxingu na naszym kanale. Tym razem mamy coś małego w kopercie bąbelkowej do rozpakowania. Jest to ciężkie. Ja przypuszczam, co to może się znajdować. Zresztą po opisie widzę akcesoria foto. Czyli prawdopodobnie są to rzeczy, które jakiś czas temu zamówiłem na potrzeby rozbudowy naszego tutaj stanowiska serwisowego w domu, które używam, co by zrobiłem na biurku, aby móc zamontować kolejne aparaty, oświetlenie, jakieś mikrofony, coś w tym stylu. Więc tutaj mamy części, takie statywy, chwyty, mocowania. Otwórzmy sobie tą paczkę. Zobaczmy, czy na pewno to jest to, co zamówiliśmy. Jedna część, manufaktura, wymocowanie, to by było wszystko. Właśnie co tutaj mamy. Tak, zgadza się, to jest faktura. Jeden uchwyt studyjny, uchwyt Magic i madło, uchwyt klips typu C. O, powinno się zgadzać. No to zacznijmy to, co tutaj mamy od razu. Czyli to jest ten uchwyt do lampy klips typowy. Więc można to będzie zamontować czy do półki, czy do innego statywu. Na końcówce zamontować chociażby naszą lampę do świetla, który używam na biurku. Super. Tutaj mamy też jakieś mocowanie do statywu. To jest
super. Fajnie wykonane. Bardzo ciekawe, super. Dwa rodzaje gwintów na śruby, super. Wyszczelone ładnie miękką gumą, żeby nie zniszczyć. Miejsca, w które będziemy to przyczepiać, super. No i bardzo solidnie to wykonane, super. Jak widzicie, moi drodzy, nasz kanał rozwija się. No i mamy jeszcze tutaj mocowanie studyjne. Przypuszczam, to jest ramię giętkie, krótkie, ale wyjdziemy tutaj w koniu. Również klips otrzymaliśmy do tego, taki sam jak ten tu, chociaż mi się wydaje, że ten jest chyba większy, tak? Ten jest nawet większy, słuchajcie. Super. No tutaj mamy nasze ramię giętkę, to jest bardzo widać, ładnie, starannie, solidnie wykonane z metalu. Czyli tutaj naprawdę jest bomba, że tak, czyli każdą część możemy regulować w momencie, jak odkręcimy sobie ten środek, czyli możemy elegancko pozmieniać redukcję, poprzerabiać to sobie na to, co w danym momencie my potrzebujemy. Super, po prostu super sprawa. Czy można powiedzieć, że mamy krótki statyw tutaj pod regą, na którym można by zawiesić panel LED-owy, który używamy tutaj do filmowania, który jest, jakby nie patrzeć, zamontowany tutaj do góry, z boku. No, szczerze, jest to super wykonane, naprawdę solidnie. Jeżeli ktoś by się zastanawiał nad kupnem czegoś takiego, polecam, naprawdę jakość tutaj wykonania jest solidna. Pewnie jak wszystko jest to wykonywane w Chinach, ale jest przyglądnięte się bardzo dokładnie do szczegółów tutaj. Czyli mamy pewność, że nasz... wyrównać. Bardzo mocno przy tego osoba, która miała to kontrolować, zweryfikowała bez najmniejszego problemu. Można powiedzieć, że mam problem, jak to zapakować, słuchajcie. Bez tego, o, wychodzi super sprawa. Czyli w tej paczce mieliśmy mocowania fotograficzne bardzo dobrej jakości, super. Czyli jak widzicie, inwestuję trochę w nasz kanał, który tutaj wam, na którym wam pokazuję filmiki z różnych odbiorników, żeby ta jakość była coraz lepsza. No i mam nadzieję, że się takie filmy wam podobają. Tak więc, moi drodzy, dziękuję za uwagę w tej części tutaj. I za chwilę wracamy z kolejną paczuszką w kolejnym ujęciu. Witajcie, moi drodzy,
kolejnym ujęciu mamy tym razem bardzo dużą pakę, solidnie zabezpieczoną. Powiem wam, że tą paczkę znalazłem przez przypadek, miałem ją schowaną w schowku i po prostu nie zapomniałem o tej paczce. Jako dowód wam mogę pokazać data wydrukowania etykiety, 13 marzec 2019 roku, a mamy który? 5 listopada 2023. No to możecie sobie zobaczyć, jak długo ta paczka leżała w schowku i o niej zapomniałem. Oczywiście usuwam etykietę. Nawet już nie pamiętam, co w tej paczce się znajduje. Przypuszczam, że jakieś odbiorniki jako draft. Nie mam pojęcia. Trudno mi tutaj powiedzieć. Paczkę nadała pani Olga z Brzezin. Powiem szczerze, nie pamiętam. To jest mój nick z Allegro, czyli ta paczka szła z Allegro, ale jest zresztą Allegro Impost. Przypuszczam, że kupiłem hurtowo jakieś radioodbiorniki polskie na części po prostu, do pozyskania części do naprawy innych egzemplarzy, a w międzyczasie po prostu zmieniły się u mnie priorytety, co zaowocowało tym, że o paczce zapomniałem. Na szczęście nie jest to paczka żadnego klienta, nikogo z was. Jest to po prostu moja paczka, którą kiedyś kupiłem i sobie tak przeleżała. Jak wam powiem szczerze, będzie niespodzianka, bo sobie przypomnę, co w tej paczce się znajduje, bo nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie. Jest widać solidnie zabezpieczone. Jak podglądam, jak tutaj się to do tego dobrać. Widać, że sprzedawca bardzo ładnie paczkę solidnie zabezpieczył. Patrz, czy tym przypadkiem nie ma starych styropianów czy innych. Jak to niektórzy nasi koledzy mówią, chrupek styropianowy, które by latały mi w powietrzu. Ale no niestety nie ma, jest na razie folia, protektury. A jest styropian. Słuchajcie, moi drodzy, mam tu, jak widzicie, cztery mniejsze paczki i są w nich radio. Przypuszczam się, że to widać elegancko na nagraniu. Mamy cztery radia. Pytanie, jakie to są radia, bo ja nie mam zielonego pojęcia po prostu, co to jest za sprzęt. To co, wyciągamy te radyjka i po kolei będziemy sobie sprawdzać, co to są za radia, no i czy one w ogóle działają. To jest jedno radio. Odłożę je na bok. Widzę, że powoli styropian zaczyna krążyć, a nie chcę na bałaganie sobie w pokoju. Będę mieć wszędzie krążki styropianowe, kuleczki i inne pochodne. Już się tutaj elektryzuje do dłoni styropian. Bo ja przypuszczam, że to było kupione naprawdę okazyjnie. Ja już powoli chyba kojarzę tą aukcję, z której to było zakupione. Pewna pani sprzedawała dużą liczbę różnych odbiorników. A tu nawet widzę, że mamy chyba tole z podwójnym zakresem. R6322. O, proszę.
Ciekawe, w jakim jest stanie. Okej, czyli mamy wszystko z kartonu wyrzucone już. A tutaj możemy władować te kurki. A teraz wezmę, możemy pozbyć się tego kartonu. Troszkę się nabudziło, ale nie jest tak źle. To co? Przerobimy przybliżanko. I sprawdzamy pierwsze radio. Jak mówiłem, przez woreczek widzę, że jest to Eltratola. Sprawdzimy, czy jest sprawna, w jakim jest stanie. Tak jest, moi drodzy, tak jak mówiłem, jest to Tola 2 z Eltry. Rączka jest jakaś taka trochę ruchoma, nie wiem czemu. Radio widać zachowane w ładnym stanie. Pytanie, czy jest plomba, nie widzę, ale śrubki brak. Tutaj mamy gniazdko wyłamane. Komora baterii jest czysta. Też widać, że pianka się już tutaj też spuszczyła. Ale pierwszym problemem widzimy, że jest tutaj wyłamane gniazdo. Ale tak z innym boksem, to możemy sobie przy okazji sprawdzić, co nam szkodzi. Rozbierzmy to radio. Otwórzmy je. Podłączmy na krótko i zobaczmy, czy się nam zaświeci. Słuchajcie, co ciekawe, zauważyłem naklejkę Polmet Kościan na licencji Eltra spółka akcyjna. Ciekawe. Że tak ma być do szkoły, ale spróbujmy, chyba się uda. Dwie śrubki z trzech wyszły. Nie wyszła śrubka od góry. Pytanie czemu? Jest.
trzecia śrubka z trzech, czwartej nie było. Tak już kiedyś mówiłem, klasycznie możecie zobaczyć, również jest wyłamany plastik. To było chyba nagminne tutaj w tych radyjkach. W momencie dociśnięcia anteny ten plastik tutaj zawsze potrafił pęknąć. Ok, no to rozłóżmy delikatnie. Sprawdźmy, co tutaj się kryje wewnątrz. Tu mamy jeszcze głośnik z Tonsila, ale już ktoś tutaj musiał grzebać, chyba że to sam producent tak zrobił. A mianowicie, słuchajcie, tak jak pokazywałem wam w poprzednich odbiornikach, do kołków montażowych były wsunięte po prostu takie tulejki, do nich były przymocowane przewody, a tu są wszystkie przewody gotowane. Czyli ktoś albo już tu był, albo tak po prostu wyszło z fabryki. Czyli w tym momencie z Polmetu Kościan dostali licencję z Eltry, tak więc zaczęli wykonywać zbiorniki. Wracając do naszej tutaj problemu z gniazdem, widzimy, że gniazdo jest wyłamane, jest pęknięte, dlatego po prostu nie chce się tutaj trzymać. Plastik jest również wyszczerbiony. Możemy to dwojako naprawić, albo po prostu wciśniemy gniazdko w tą podstawę i skleimy to klejem na stałe już, ale będzie problem w późniejszym etapie wymiany tego, jeżeli się coś by stało, więc nie będziemy w stanie tego gniazda po prostu wyciągnąć. Ale to jeszcze kwestia przemyślenia. Transformator jest ekranowany, ciekawe. To co, moi drodzy, podpinamy radyjko, ja je tutaj wyciszę, żeby nam nic nie szumiało, jest wyłączone. Nasz przewód zasilający jest tu odpalony. Wystarczy go teraz tylko i wyłącznie delikatnie podłączyć do tego złącza. Ktoś powie, że tak robię bezpośrednio, ale spokojnie, tutaj jest zabezpieczone wszystko, więc nie ma problemu. Spróbuję drugą stroną. Jest przewód wciśnięty. No i co? Możemy spróbować włączyć radio. Super, szumi. Mamy UKF. WTA Finals w Cancun w nocy z soboty na niedzielę. W miejscowości Rządza pomiędzy. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez nas. Jak słyszeliście, radio działa, poza jedynym problemem, jaki tutaj można zaobserwować, czyli wyłamanym gniazdem zasilania z obudowy. I tak jest, można powiedzieć, radio sprawne. Jedynie by trzeba było skupić się na jego dostrojeniu, poprawieniu parametrów drobnych i odbiornik będzie jak nowy. Nie wiem, co to myślicie, dajcie znać pod filmem, co robimy z tym odbiornikiem.
Okej, ja to rapidko skręcę. Ciśnijmy tutaj tą obudowę. No to sobie tak tutaj leży. Muszę poszukać, czy przypadkiem nie posiadam takich gniazdek, to może by się udało zamontować nowe gniazdo bez potrzeby klejenia. Chociaż z drugiej strony jest pęknięte również mocowanie na obudowie radia, więc co z tego, że gniazdko byśmy mieli nowe, nieużywane ewentualnie z odzysku, jak pęknięte jest mocowanie, co by się owocowało tym, że cały czas gniazdko będzie wypadać nam z mocowania. No i będzie tak krzywo jak jest w tej chwili, że gdzieś tam zawsze ucieknie po prostu na bok i nie będziemy w stanie tej wtyczki podłączyć do tego radyjka. Tutaj też widzę, że jest chyba problem z gwintem, bo szczupka się kręci w kółko. Okay, to mi się tutaj ładnie udało to pokręcić. Czyli pierwszym odbiornikiem z czterech, z tej dużej paczki, była Kola 2. Ok, odbiornik odstawiam pod biurko i bierzemy się za kolejne radio. Nie wiem, co to jest za radyjko, nie widzę przez worek. Po obudowie sądzę, że znowu jakaś Eltra. Wykrakałem Eltra 6322 bez rączki, ale moi drodzy, sprawne z tyłu złącze zasilania. Nie ma napisu Pola, a to poprzedniego ujęcia. Proszę, jak widzicie, ma napis Pola. To też trochę inny odcień pasków. No cóż. Ta raczej nie była chyba w pomacie robiona, bo nie ma naklejki. Radio fajnie posiada wszystkie cztery śrubki. Wewnątrz komora jeszcze w miarę czysta. Co ciekawe, radio posiada podwójnie naklejoną naklejkę z numerem seryjnym. Ciekawe, o co chodziło. Czy prawdopodobnie wykorzystali tył obudowy od innego radia i firma nakleiła po prostu nowy numer na już istniejący? Trudno powiedzieć. Się raczej nie dowiemy. To co, moi drodzy, odpalmy to radyjko, ale to, zobaczcie, co ciekawe, ta część tutaj jest cała. Możecie jeszcze zobaczyć, że o tą część właśnie mi tutaj chodzi. Ten plastik. On często jest łamany. Tu widzę, że odbiornik ma antenę, powinna być wciśnięta. No, jest elegancko.
kałka już jedna, widzę, że jest inna, ale mniejsza o to. To co, moi drodzy, wpinamy ją do prądu i zobaczmy, czy to działa. Bardzo działa. Antena niestety jest połamana, pogięta, ale mam gdzieś różne antenki, więc się coś dosztukuje. Tak, to górny zakres. Powiem wam, moi drodzy, tak, radio odbiera, ale widzę, że ma podobne problemy jak poprzednia Eltra, a mianowicie nie łapię wszystkich stacji, po prostu nie mogę znaleźć stacji, które u mnie tutaj w mieście, w Swarzędzu są bardzo mocno, ładnie odbierane, chociażby na Radmorze, który tutaj stoi obok, który jest u mnie na porządku dziennym używany, sam go przystrajałem, więc no... Łapię elegancko, mocno stację bez problemu, a na tym, kurczę, stacji nie możemy złapać akurat. Ani 884, ani przy końcówce pasma 107.4, u mnie tutaj coś nie pamiętam, czy to jest XSK, ROK, albo VOX FM, coś takiego, nie pamiętam dokładnie nazwy tej stacji. Często bardzo fajne kawałki tam też lecą. Niestety nie ma. Łapię stację na 106.8, słynną rozgłośnie ojca Tadeusza Rydzyka, ale w końcowej stacji 107.4, która nadaje z Poznania, nie jestem w stanie na tym radiu złapać. Tak więc widać, że jest odbiornik rozstrojony, trzeba będzie się też nim przyjrzeć, ale tak jak już mówiłem, to są radyjka typowo, były kupione na części tak naprawdę, więc nie ma się czego tutaj spodziewać i tak należy je tutaj niestety traktować. Ok, moi drodzy, weźmy się za trzecie radio z tej dużej paczki. Mam tu kolejny zapakowany odbiornik. Przez worek nie widzę, chociaż widzę srebrny pierścień wokół głośnika. Stawiam, że to jest Eltra Tola, ale jedynka. Otwórzmy bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić. Bo wiadomo, może się jakaś część obudowy przydać. A reszta odbiornika pójdzie jako dawka po prostu. Na pewno radio jest koloru czarnego. Widzę już pasek, znaczy raczej brak paska,
czy na miejscu paska jest czerwony napis, taki pomarańczowy, czyli to wychodzi, że to jest pola jedynka. Ale chwila, moment. Z tyłu na obudowie mamy nowsze logo L3. Do góry radio receiver 4 band. Czyli to będzie nie Tola 1, nie Tola 2, a Tola o modelu numerka, jeżeli dobrze pamiętam, pozwólcie sobie tutaj przewinę mój kanał YouTube, o czym zapraszam, subskrybujcie, lajkujcie, macie naprawdę bardzo dużo ciekawych odbiorników. Był short o tym odbiorniku. To była Tola, już wam powiem zaraz, tylko niech ją tutaj znajdę na tej liście wszystkich moich radiek, które posiadam, które wam już pokazałem, a jest jeszcze więcej. Tola R6320. Odwróćmy. Jak widzicie, jest to egzemplarz radyjka Eltra Tola model R6320. On jest w takim nietypowym układzie scalonym, który posiada wszystkie potrzebne, nazwijmy to, składowe radia, zarówno AM, jak i FM, czy wszelkie demulatory, strojenia, filtry, wzmacniacze pośredniej. Wystarczy wyposażyć trochę zewnętrznych elementów do tego układu i mamy gotowy odbiornik. Tak więc mamy taką Tolę, nazwijmy to pośrednią. Mam egzemplarz srebrnej tej Toli, tutaj mamy czarną. Może ją wyczyścimy, będzie fajne radio do pary. Przestroimy to radyjko na kanale. Nie wiem, uruchamiamy gdzie? Uruchomimy, co nam szkodzi. Ma niestety tylko dolny zakres UKF-u, tak więc 99%, że będziemy mieli, słuchajcie moi drodzy, sam szum, niestety. Ale już też widzę, że antena jest nieoryginalna, bo końcówka jest tutaj ruchoma, czyli komuś już ta antenka się złamała. Cóż, podłączmy ją. Zobaczmy. Czy radio za szumi. Klasyka, klasyki. Złamany, jak widzicie, pokrętełko. Musimy się posiłkować śrubokręcikiem małym. Mamy zakres FM. Szumi, no to już jest więcej niż połowa sukcesu. Reaguje na strojenie. Nie wiem, czy to usłyszeliście już parę razy, słyszałem delikatną stację radiową, dwa razy. Nie wiem, czy to mikrofon złapał w tym szumie, ale... Niestety na zakresie UKF-u mamy sam szum. W dwóch miejscach delikatnie przykuwała się stacja, ale sprawdźmy sobie długie. Czy złapiemy Warszawę 1?
niestety ja nie byłem w stanie nic usłyszeć. Albo tak duże zakłócenia, albo radio jest przez tak już mi rozstrojone. Zobaczmy średnie. Co złapaliśmy? Około 1,2 MHz. Dalej cisza. Zobaczmy zakres fal krótkich. Ale co, moi drodzy, przełącznik nie kontaktuje. To też może być powód przełącznika. Krótkie milczą. Pytanie to jest... Również milczą. Tak więc nie będziemy tego radnika dłużej męczyć. Słuchajcie. Najważniejsze, plastik jest cały tutaj. Radio wymaga gruntownego czyszczenia, słuchajcie. Przestrojenia. Zestrojenia ponownie. Wyczyszczenia przycisków, przełączników, wyczyszczenia potencjometru, no i wymiana, jak to się mówi, anteny, chyba że tą antenkę naprawimy i ostatni człon antenę po prostu wymienimy na nowy, jakbyśmy mieli antenę do radyjka kompletną, bo mam nadzieję, że ona jest cała. Przód pierwszy jest ok, drugi ok, trzeci jest też ok. Czwarty człon jest ok, a piąty jest oczywiście uszkodzony, czyli cztery człony anteny są sprawne. Piąty jest tutaj przy końcówce zagniatany, no i się wiadomo, widzicie się rerocze, więc nie jest to tak ładnie, estetycznie zrobione. Spróbujmy sobie to wcisnąć. O, prawidłowo. I teraz można złożyć. Ok, moi drodzy. W trzeciej paczce, trzecim radyjkiem była Tola R6320. Patrzę na ziemię. Zostało nam czwarte radio z tej paczki. To co? Otwieramy. Przypuszczam, że też Tola. Tylko kolor srebrny.
widać, moi drodzy. Mamy tutaj znowu Eltrę, ale jest to odbiornik nie Tola, a odbiornik radiowy Ania, słuchajcie. Ania, model R6300. Jest to też nietypowa Ania. Posiada również w swojej elektronice układ podobny, który posiadała właśnie Tola, model R6020. Niestety nie posiada to radyjko górnego zakresu, ma jedynie dolny. Jest czterozakresowe, tak, z jej poprzedniczki. Antenka jest, widzę, cała. Plomba gwarancyjna, plastelinka już jest wydrapana, była niebieska. Śrubki są wszystkie cztery ruszone w całości. Widać, że ktoś nawet pomylił śrubki i tu była śrubka od plomby, a tu jest czysta śrubka. Jak wygląda komora baterii. Pianka cała. Dwa numery seryjne. Rocznik 91, a ten drugi trudno określić, bo nie ma daty. Słuchajcie, nie będziemy owijać, odpalajmy to radyjko. Zobaczmy, czy Ania będzie działała. Dla małego porównania mogę wam pokazać, bo mam tutaj akurat obok drugą Anię. Tą samą, tylko już widzicie na szorcie, tylko czerwoną. Czyli dwie Anie obok siebie. Czerwona, srebrna, obie takie same. Jak widzicie, mamy kolejny egzemplarz Ani. To co? Podłączmy ją. Ósemka cały czas wierna przy biurku. Odpalmy. Fajerwerków nie było, tak więc radyjko jest częściowo na pewno sprawne. Antenka trochę luźna, ale jest ok. I naprawdę zaszumi. Zaszumia. Jakaś stacja próbuje się przebić na dolnym zakresie. Pasmo drugie.
Mamy program Pierwszy Polskiego Radia. Z dużą ilością zakłóceń. Mamy stację na zakresie fal średnich. Sprawdźmy klipkę. Przełącznik jest do wyczyszczenia niestety. Niestety zapaliśmy jedną stację tylko. Czy można powiedzieć, że radyjko jest do wyczyszczenia, przestrojenia, zestrojenia. Musimy wyczyścić przełączniki, potencjometry, wyczyścić antenę, obudowę troszkę i mamy srebrną, a nie model 6300. Tak więc, moi drodzy, w tej paczuszce dużej mieliśmy aż 4 sprzęty z Eltry. Tole i jedną Anię. Czyli naprawdę udało mi się niezłą paczkę dosyć długo przechować w schowku. No i wyszło to w momencie, kiedy robiłem porządek, że jest jakaś paczuszka i trzeba by ją w końcu otworzyć. No i otwarliśmy dzisiaj. Jak widzimy, mamy dwie tole R6322, tola R6320 oraz Ania R6300. Tak więc widzicie, lista egzemplarzów do naprawy, ewentualnie jako dawcy części, nam się tutaj powiększyła. Moi drodzy, dziękuję, że obejrzeliście tą część tego unboxingu. Ja zostawiam radyjka na dół, popakuję je we woreczki i bierzemy się za otwarcie w następnym ujęciu kolejnego kartona z jakimś odbiornikiem wewnątrz. Tak więc, moi drodzy, niebawem wracamy w następnym ujęciu. Ok, witam Was w kolejnym ujęciu. Mamy kolejną paczuszkę do otwarcia. Nie wiem, która to już jest kolejna, ale po 5 skończyłem liczyć. Mamy ładne, zgrabne pudełko. Coś było kupione na Allegro. Paczka też troszkę przeleżała. Nie pamiętam, co to był za sprzęt. Pokaże się lada moment, jak sobie otworzymy tą paczuszkę. Jak się tutaj do niej dobrać? Chodzi o paczkę. No chyba tutaj otwarcie. Dobrze.
Paczka dobrze zapakowana. Widzę ładny tam wypełniacz w postaci reklamówek, pewnie jakieś tam Biedronki, Lidla. Ok, no i teraz mamy za zadanie w tym gąszczu znaleźć jedną rzecz, a mianowicie radio. Tam jakie? Oczywiście radyjko już jest. Nie mam pojęcia, co to za radio. Coś tam gruchocze, czyli radio kupione również z myślą jako dawca. Nic tu więcej nie ma, żadnego przewodu, niespodzianki. Okay. Czyli tutaj mieliśmy tylko i wyłącznie radyjko, bez jakiegokolwiek kabelka. Jeszcze jedna kulka z gazety. O, jeszcze jedna. Jak tyle paczek będzie do mnie docierało z tymi odbiornikami, to naprawdę będę moją jedynym, który będzie zapełniał kubły na śmieci odnośnie maklatury. Jak to teraz delikatnie otworzyć, aby nie zniszczyć, co tu jest. A, już widzę przez woreczek, jest to Aneta. Radyjko. No, widzę, że tu nie ma klapki, czyli to było radyjko kupione na części. Bo pracowałem, z tego co wiem, mam tu rozgrzebaną jedną Anetę, którą chciałem skompletować, a niestety okazało się, że tamto radyjko, na którym kręcę materiał i naprawiam, jest bardzo mocno wewnątrz niszczone. Ok, mamy woreczek już zamknięty. Co to było? Aha, śrubka od rączki. I z tego co pamiętam, mi to zależało na antenie. Czyli mamy antenę, kochani, i jest z tego co widzę cała, tylko trochę zakurzona, lekko skrzywiona, ale to się podprostuje i nie ma problemu. Super, bo jest cała antena, bardzo się cieszę. Obudowa jak obudowa. Coś to naprawdę. No, jeszcze blaszka. Zastanawiam się, czy to radio włączać do prądu. Nie ryzykować. Skala widzę, że jest zerwana. W tą stronę idzie? Nie. Tu idzie, ale tutaj. Mechanizm skali się niestety blokuje, ale to nie szkodzi. Zaczaski całe, śrubeczka. Jedna tutaj już jest zamontowana. Tu są tylko dwie. Wiecie co? Podłączmy sobie to radio. Najwyżej bezpieczniki wylecą. Radio szumi. To jest nasz UKF.
Niestety, moi drodzy. Poza szumem radyjko Aneta nic nam więcej nie pokazało. Czyli szumi, szumi i jeszcze raz szumi. Czyli w tym szybkim tutaj unboxingu, kartoniku, znajdowało się radyjko Aneta R605. Unita Rzeszów. Ogólnie stan obudowy oceniam na 4. Wiadomo, ze starości już górny panel ma wytarte tutaj napisy, chociaż na szybce napisy są wszystkie. Gałeczki widzę oryginalne, oryginalna 6 antena, czyli jak tu mnie patrzeć, uda mi się z dwóch egzemplarzy złożyć jeden. Czy naprawdę bardzo się cieszę. Jest to radyjko z roku 85, tak tutaj nosi na naklejce seryjnej informacje. Złóżmy sobie te części do środka, żeby nam tutaj nie powypadały. Ok, tak więc moi drodzy, to była kolejna paczka, czyli widzimy się w kolejnym ujęciu z kolejną paczką, którą będziemy za chwilę rozpakowywać, tak więc zapraszam do kolejnego ujęcia. Pozdrawiam. Cześć, witajcie w kolejnym ujęciu. Tym razem otwieramy sobie takiej wielkości paczuszkę. Ja już wiem, co w tej paczce się znajduje, bo mam to wyszczególnione na etykiecie. Jest to tak zwany automat zgłoszeniowy, sekretarka z Unitry, automat TAS 480. Był kiedyś filmik na szorcie, jak odbieraliśmy tą paczkę z paczkomatu, no to w końcu przyszedł czas, aby ten sprzęt wypakować i wam zaprezentować, jak wyglądała polska myśl w postaci sekretarki telefonicznej, automatycznej, w wykonaniu Unitra Lubartów, tak by to można było powiedzieć, bo mechanizm owego tutaj sprzętu kasetowego jest oparty o mechanizm pewno znanych wam już z moich filmów magnetofonów MK250, ewentualnie MK450. Są to takie małe kasetowce monofoniczne. Wersja 450, często też spotykana pod nazwą Data Recorder, czyli do współpracy z mikrokomputerami ZX Spectrum i podobne 8-bitowce, gdzie można było z taśmy magnetofonowej załadować programy, gry lub inne pochodne materiały, które były wcześniej nagrane na takiej taśmie. I mechanizm z tych magnetofonów również tutaj wykorzystano do stworzenia sekretarki automatycznej, która rejestrowała, jak to się mówi, połączenia telefoniczne, jak nie było domowników w domu. Naprawdę zabezpieczone bardzo ładnie, chociaż nie lubię styropianu z wiadomych powodów, bo te kuleczki się nam tutaj zaczną za chwilę elektryzować i będzie nam się wszędzie pojawiało pełno białych kulek, które się tam elektryzowały do wszystkiego wokoło mi tu na biurku, więc muszę ostrożnie to wyzbierać i wydobyć ze środka nasz sprzęt. Brakuje mi trzeciej ręki, słuchajcie. Ok, odłożyłem tamto na bok. Wyciągam to bardzo delikatnie, żeby jak najwięcej kulek styropianowych zostawić wewnątrz.
Okej. Chyba wszystko mamy wyciągnięte. Natomiast zostaje nam jedynie z powrotem wrzucenie piany potem do pudełka. Już kolejna kuleczka się urwała. Oraz te styropiany, które tutaj z góry wziąłem. Zamykamy sobie szybko do pudełka. Tam gdzieś tutaj kawałek taśmy. Tego nie otwierać, żeby te styropiany nam nie latały po biurku oraz w pokoju, bo po prostu zbierać to, to wam nie muszę wytłumaczyć, jaki jest problem. Ok, no to zostaje wam zaprezentowanie wam polskiej myśli technicznej, którą i myślałem, że nie będzie styropianu, a kurde, kulki są tutaj. Wszystko wszędzie się dostanie. No ale byłby może gotowy sprzęt ze środka. O. Lekko gdzieś się dotknie, dmuchnie, te kulki od razu wszędzie się pojawiają. Lubię ten styropian, to pakowanie, ale jeszcze mi potem to jest masakra. Skleję, żeby nam to się nie rozniosło po pokoju. Ok. Nie będzie nam tutaj nic latało. Wracając do naszego automatu. Jak widzicie, jest to proste urządzenie. Wyposażone w starego typu jeszcze wtyczkę telefoniczną. Takie były kiedyś gniazdka stosowane telefoniczne. Mamy tutaj co? Sieć, praca dyżur, notes. Z tego względu tutaj się regulowała głośność. Licznik taśmy, no i oczywiście klasycznie mechanizm, pauza, przewijanie, odczyt oraz opcja zamiast nagrywania, dyżur, czyli potocznie w prostości nagrywanie. Jak widzicie, wykonane jest to przez Unitra Lubartów, tak wspominałem. Automat zgłoszeniowy TAS 480. Numer seryjny 1715, 12V zasilanie, jest 600 mA. Widzicie, jest to proste urządzenie. Czy działa? Trudno mi powiedzieć, musiałem poszukać zasilacz 12V, żeby to podłączyć. Tu podpinało się z powrotem aparat telefoniczny. Jeszcze nie był sprzęt otwierany, jest oryginalnie zaplombowany, ale mając te mechanizmy, które są tu zastosowane, doskwiera im jeden problem. Tak samo jak w przypadku mechanizmów od magnetofonów Unitra Lubartów MK250 i MK450,
pękają w nich zębatki. Tak samo jest tutaj w tych mechanizmach. Jest to ten sam mechanizm, ten sam typ. I po prostu pękają dwie zębatki, co owocuje tym, że rolki się nie kręcą, a powoduje się to finalnie, objawia się tym, że taśma jest wkręcana. Co ciekawe, do tych magnetofonów używało się specjalnej taśmy do nagrywania, ponieważ zastosowanie zwykłej taśmy nie dawało takich efektów, jak powinien być tutaj, co producent zaprojektował ten sprzęt. Taśma powinna być specjalna, dedykowana do automatów zgłoszeniowych TAS. Te takie taśmy można było zakupić nawet osobno. Ja w swoich zbiorach taką taśmę posiadam. Zaraz wam Państwu pokażę, gdzieś tutaj powinna się znajdować. Proszę. Kaseta zgłoszeniowo-rejestrująca KZR-60. Układy wytwórcze magnetofonów Unitra lub Artów. Tak widnieje na nazwie, wyłącznie do telefonicznego aparatu zgłoszeniowego TAS-480 wkładać tylko stroną A, czyli nie ma strony B, jak widzicie. Jest tylko i wyłącznie strona A. I na tej jednej stronie odbywał się zapis i odczyt z takiej taśmy. I dzięki temu mogliśmy odczytać nagranie, zapisać notatkę słowną, ewentualnie nagrać rozmowę, jak ktoś nam tutaj do domu bądź firmy, powiedzmy, zadzwonił, a taki automat posiadaliśmy, był podłączony do telefonu, to był w stanie nam takie zgłoszenie odebrać. Jak widzicie, udało mi się zdobyć komplet, posiadam oryginalną taśmę do tego, takiego automatu. Nie mam pojęcia, co się na niej znajduje, nie próbowałem jeszcze jej odczytywać. Czy są tu jakieś nagrania? Nie mam pojęcia, trudno mi tutaj powiedzieć. Jest to taśma, ciężko się tutaj wciska, o. Ale mamy komplet. Jest to oryginalna kaseta do tego mikrofonu, do współpracy z tym automatem zgłoszeniowym. Moi drodzy, bardzo dziękuję w takim razie za uwagę, poświęcony czas na obejrzenie całego tego giga unboxingu, który udało nam się tutaj zorganizować na naszym kanale. Był to 15 już odcinek unboxingu, paczek, które do mnie tutaj przyszły, które zakupiłem ze sprzętem, które otrzymałem od Was do mojej kolekcji. Zaznaczam, że paczek zostało jeszcze bardzo dużo do otwarcia. Jeszcze posiadam w schowku, w warsztacie, na korytarzu, na zewnątrz. No, tych paczek jest naprawdę sporo ze sprzętem. Starałem się w tym unboxingu otworzyć jak się najwięcej by udało. No, mam nadzieję, że tyle, ile się udało, to nie zawiodłem Was, spędzicie tam prawdopodobnie ponad godzinę znowu na tych filmach, żeby sobie to obejrzeć. Mam nadzieję, że takie coś Wam się tutaj spodoba. Taki typ filmów Wam odpowiada. Dajcie znać w komentarzu, czy tak długie odcinki unboxingu na naszym kanale, co robimy, Wam odpowiadają, Was interesują. Czy robić krótsze te odcinki, po dwie, trzy paczki. Dajcie znać po prostu, sam jestem ciekaw, jaką wersję filmu po prostu wolicie. Nie zapomnijcie przeglądać opisów pod filmami. Ja już wielokrotnie powtarzałem, w opisach znajduje się sedno całego kanału, są dokładne dane, szczegółowe informacje, gdzie możecie znaleźć kontakt, możecie dyskutować, można podać dokumentację do sprzętów, można chociażby postawić mi kawę, już jedną wypiłem, a zaraz pójdę sobie zrobić kolejną. Tak więc jeżeli chcecie docenić moją pracę na kanale, kręcąc tutaj te filmiki dla Was pokazuję, możecie postawić mi kawę,
do wyboru są trzy rodzaje kawy, więc nie ma po prostu problemu. Lubię kawę, stan mnie, jak to się mówi, mobilizuje do dalszego kręcenia materiałów. Co tu więcej mówić? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.